Siemano, znajdujemy się dzisiaj w Radiu Luz, a to dlatego, że właśnie dziś uruchamiamy naszą autorską audycję na antenie właśnie 91,6 FM. Jeśli chcecie wiedzieć coś więcej o całej audycji, zapraszamy do słuchania jej w każdy poniedziałek po godzinie 23, a my z czasem będziemy zdradzać Wam coraz więcej szczegółów. Na pewno podstawą całej działalności będzie zapraszanie gości, unrelease kawałki od naszych ziomali. No i co? Zapraszamy do sprawdzania. Minęła 23. Słuchacie akademickiego Radia Luz na 91,6 FM. Jak chcesz się słyszeć, musisz wcisnąć na tej konsoli PFL-a i ubrać słuchawki. A, to nie chcę. O, jeszcze coś chwilę mów, proszę. Mocny nacisk w naszej audycji będziemy stawiać na Unreal. To nie będę mówił ja. Na całą wiosenną... A tak dobrze tu gada. Pytają o życiowy advice. Jakbym na to odpowiedź znać miał. Odpowiadam, nie wiem, to standard. Z takimi pytaniami nie do Bartka. Pytaj mnie, czy i znam. Jakiś bumbaw tutaj Zuzia zaraz znajdzie. Oto Zuzia zaraz mi powie, co chce. Przepraszam. Nie rządzę się. A widać nas w ogóle? No chyba tak, nie wiem, rzuciłem to na szybko. No, elegancko was widać. Zgidź wszystko. Moi drodzy, ja was już zostawiam, bo wiem, że sobie fantastycznie poradzicie. Dziękujemy bardzo. Życzę wyśmienitej zabawy. I nie miłego wieczoru. Będzie cudownie. Dzięki. Trzymajcie. Przedstawmy się może zatem, z tej strony Oskar Cholewa i Adam Skotnicki. Będziemy słyszeć się tutaj co poniedziałek o godzinie 23, więc zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest Sąsiedztwo Entertainment. Jesteśmy kolektywem działającym na lokalnej scenie od roku 2020. Organizujemy eventy, wystawy artystyczne, wspieramy artystów lokalnych. Jeśli o nas jeszcze nie słyszeliście, polecamy sprawdzić nasze social media. No a jeśli chodzi o naszą audycję, no to przede wszystkim chcielibyśmy podziękować Radiu Luz za przyjęcie nas do swoich szeregów. Na całą wiosenną ramówkę przygotowaliśmy naprawdę potężny skład i postaramy się zapewnić wam niebywałą rozrywkę. No właśnie, jeśli chodzi o gości, dziś naszymi gośćmi duet naprawdę potężnych, czołowych producentów z Polski. Na ich koncie już współpracę z takimi artystami jak Oester, Eldo, VNM, Peja, PZ, Sarius, Frosty, wielu, wielu innych. Mieszkają we Wrocławiu i tutaj kształtowała się ich unikatowa stylówka producencka. Chodzi oczywiście o duet Woskowi, także zostańcie z nami, żeby posłuchać rozmowy z nimi, a tymczasem na antenie usłyszycie kawałek właśnie produkcji Woskowych. Z kolei za warstwę liryczną odpowiada tutaj nasz serdeczny ziomal Baron. Jak prosił o pomoc, to dostawał serce na dłoni. I nie będę więcej przepraszać za to, co zrobiłem, nie jestem jak oni. Nie ma miejsca jak dom, ale dobrze pamiętam, jak długo był pusty. Mówiłem ci mordę, jak życie to tak wisz, to bierzem od tyłu i ciągnij za chudło. Nigdy nie sprzedałem tu brata, jak prosił o pomoc, to dostawał serce na dłoni. I nie będę więcej przepraszać za to, co zrobiłem, nie jestem jak oni. Za mną zło, jakby rzuciło cień. Siemano, jesteśmy już w studio podczas naszej pierwszej audycji, parę numerów za nami. Z nami goście naszej pierwszej audycji, czyli duet producencki Woskowi, Patryk, Filip. Siemano chłopaki. Siemano. Jeszcze raz. Cześć. No i co? No i słuchajcie nas cały czas, co poniedziałek o 23. Słuchajcie nas cały czas. A, dobre chłopy palą gras. Dalej inspiracją moje miasto. Już żaden iść nad każdą, może to
pomoże zasnąć. Z miękkich narkotyków, a po ziemi wstąpam twardo. Dobra, to wejście mamy mniej więcej dwuminutowe. Jak nam się wyczerpie gadka, to podnoszę rękę i się kończy. I tutaj na to wejście jest zaplanowane po prostu. We wcześniejszym wejściu opowiedzieliśmy, jakie tam mieliście współpracę mniej więcej i tak dalej, więc tutaj mówię, że wracamy trochę do korzeni i zaczynamy od jakby tego, jak się zaczęła wasza działalność, jak powstał Dylan Roskowi, nie? Siemanko, z tej strony Sąsiedztwo Entertainment. Właśnie słuchacie naszej audycji w Radiu Luz na 91.6 FM. Witamy z powrotem. W naszym studio pojawili się już goście. Siemano chłopaki. Siemanko. Cześć wszystkim. Z nami oczywiście duet Woskowi, Filip i Patryk. We wcześniejszym wejściu już opowiadaliśmy, że macie na koncie niemałe współprace z topowymi artystami w Polsce. Macie też złote płyty. Ja bym chciał jednak na początku tej rozmowy wrócić trochę do korzeni waszej działalności. Zapytać, skąd się wzięła w ogóle wasza zajawa na produkcję, jak to się wszystko zaczęło, no i jak doszło do zawiązania duetu Woskowi. Ja to doskonale, bardzo dobrze pamiętam, bo oboje mieszkaliśmy wtedy w Bolesławcu i wysyłaliśmy tak swoje pierwsze numery. Nie wiem, czy pamiętacie taki portal jak MySpace. Wysyłaliśmy tam swoje próbki, jakieś ja wrzucałem, pamiętam, gdzie remiksy, które wydawały mi się wtedy spoko. Miałem na profilówkę wrzucone takie zdjęcie, pamiętam, jak trzymam MPC-tkę zamiast głowy i minęły dwa dni, patrzę, jakiś koleś do mnie pisze z innego konta: serio masz to MPC? Czy to taka tylko fake fotka? Ja mówię, o ty cwaniaczku. Mówię, mam, a ty? On mi wysyła, ja wchodzę na jego profil, patrzę, ty z tego samego miasta. Mówię, no to pięknie. No, to mnie chyba... minęły dwie czy trzy godziny, już była ustawka, pamiętam, dobra, jadę po ciebie. Spotkaliśmy się następnego dnia, pamiętam, u ciebie w domu, Filip. Tak. Siedzieliśmy, słuchaliśmy bitów i chyba dwa miesiące później zaczęliśmy produkować pierwszą płytę wspólnie. Nie wiem, to jakoś po prostu naturalnie weszło. Nie? Ja myślałem, nie było że jestem, wiesz, jedyną osobą w Bolesławcu z AK i MPC, a ty byłeś drugą. Nie poleci muzyka, póki jej nie puszczę, więc póki mi nie dacie znaku, no to możecie jej przeciągnąć. Ja chciałem gadać, ale... Radiowe katy. Abru? Abru. Siemanko, z tej strony Sąsiedztwo Entertainment. Właśnie słuchacie naszej audycji na antenie Radia Luz 91.6 FM. My tak mocno kojarzyliśmy was jako duet, że do niedawna byliśmy pewni, że jesteście braćmi. Powiedzcie nam proszę, jak wygląda praca przy produkcji muzycznej duetu i jak rozkładają się wasze obowiązki i akcenty przy produkcji. Czy w każdym bicie słychać dotyk was obu, czy niektóre produkcje są Filipa, inne Patryka, a wszystko podpisujecie jako Woskowi? Cementujemy w takim razie pogłoski, że jesteśmy braćmi, ale jak to się mówi, brothers from different mothers. Ja mam. Słychać rękę jednego i drugiego praktycznie w każdym bicie, z małymi wyjątkami, ale to powiem ci, że jak ja sobie na przykład wracam do jakichś starych produkcji, które robiliśmy dawno, dawno temu, to sam się trochę w tym gubię i nie wiem, więc załóżmy, że wszystkie są zrobione przez nas dwóch. Wiemy, co mamy zrobić, wiemy, jak mamy zrobić i przede wszystkim, jak zaczynamy pracę, to stawiamy też na klimat i każdy wie, co chcemy osiągnąć od samego początku, więc... I nawet jak serce przestanie bić, ten świat nie zapomni. Dawaj respekt homie, bo to już kawał historii. Od pierwszych liter, które stawiałem na bicie, jak nogi na chodnik. Włącz się na radioluz.pl/chat. I nawet jak serce przestanie bić, ten świat nie zapomni. Dawaj respekt homie, bo to już kawał historii. Od pierwszych liter, które stawiałem na bicie, jak nogi na chodnik. Aż do wiecznej insomni. To trylogia, to pomnik. Lenary masakra, słuchałem ostatnio. No bez kitu, przypomniałem sobie, mega mi siadał ten numer, pamiętam. Kiedyś wzruszyłem, mi się przykro zrobiło. Jak słuchałem, że taki, wiesz, siedziałem gdzieś tam sam na haczy i aż mi było smutno, nie? Bo to jest taki dziwny ten, takie dziwne uczucie. Melancholia to jest po prostu. Nagrywa? Tak, ten mic zasłania twarz. Słyszeli mnie z balkonu, więc puszczam w tonu, nie zanizam poziomu.
Dobra, chłopaki, rozmawialiśmy trochę o korzeniach waszej działalności i o początkach, no ale doszliśmy teraz już, wydaje mi się, do momentu, gdzie bez cienia wątpliwości można nazwać wasz duet jednymi z topowych producentów w kraju. No i ja chciałbym zapytać o jakieś ulubione momenty waszej dotychczasowej kariery lub którą współpracę wspominacie najlepiej. Wiesz co, chyba wychodzimy z takiego założenia, jak to się mówi, najlepsze przed nami i za bardzo się nie oglądamy na to, co było, tylko się koncentrujemy na tym, co ma się wydarzyć. I teraz akurat jest chyba taki długo wyczekiwany moment, zmieniliśmy studio, trochę wzbogaciliśmy swój arsenał, działamy w inny sposób, na innym sprzęcie. I jest to na pewno, wiesz, dosyć mocna inspiracja. Nowa zajawka, jak to zazwyczaj bywa w nowych miejscach, więc jak pytasz się o jakieś ciekawe momenty, to myślę, że właśnie moment, w którym się znajdujemy, jest ciekawy i będziemy się starali to udowodnić. Wiecie co, panowie, ja też teraz zdementuję. Płyta producencka, ale bez gości, to jest płyta instrumentalna, ale zdradzę wam sekret, pierwszy raz na antenie, bo jeszcze nie mówiliśmy. Jesteśmy w trakcie nagrywania w połowie płyty producenckiej, którą wydamy we wrześniu, więc to będzie pełnoprawna płyta producencka, a to, co stworzyliśmy teraz, to tak naprawdę jest jeden wielki test naszych nowych syntezatorów, które wnieśliśmy. I ta stylówka to nie jest do końca rapowa stylówka, to jest dużo elektroniki, dużo mechanicznych dźwięków, bardzo dużo niepewności, ale to wszystko jest dosadne i bardzo mocne. Sąsiedzi, słuchajcie tego, a tutaj dla was pierwszy z unreleasowych tracków, czyli Simply Run. Sprzęt, na którym działamy i w ogóle programy i wszystko dookoła, żeby to nie było takie sztampowe, nie? Że no tak. Wiesz, jeśli wszyscy działają na Abletonie, no to my nie. No. Dwie godziny by człowiek normalnie mógł gadać. Tak, no, na miękko. Na pewno sobie poradzili. No. Zamknij mordę, pozdrów mnie, chamie jebany. Baron już. Słyszałem. Spoko nawet. Co to, piłka gniatka antystresowa? Siemanko, z tej strony Sąsiedztwo Entertainment. Właśnie słuchacie naszej audycji na antenie Radia Luz 91.6 FM. Chcielibyśmy też porozmawiać trochę o waszym studio. Wiemy, że jest to aktualnie jedna z bardziej profesjonalnych przestrzeni kreatywnych do nagrywania muzy w naszym mieście. Jak doszło w ogóle do otwarcia studia i co możecie o tym opowiecie? Na jakim sprzęcie może pracujecie? Coś od siebie? Miło to słyszeć, niech się taka informacja niesie. To się niesie po mieście, niesie się. Wszyscy, co mają wiedzieć, to wiedzą. Zresztą to powiedziałem już chyba przed chwilą, że zmieniliśmy arsenał i tak jak zmieniliśmy sobie sprzęt, na którym pracujemy produkcyjnie, tak też zmieniliśmy gruntownie sprzęt, na którym nagrywamy. I naprawdę, szczerze powiem, że jak to wszystko w ogóle skonfigurowaliśmy, podłączyliśmy i sobie zaczęliśmy robić testy, to mnie osobiście to wystrzeliło z kapci. Jak my nie mogliśmy w to uwierzyć. Nie mogliśmy w to uwierzyć, że to się dzieje po prostu, że to jest... Wiecie, spełnienie marzeń dla nas, że w końcu nie udajemy, że mamy studio, tylko je mamy. Skok technologiczny. I też jeszcze pewnie ten sprzęt, jak tu usłyszeliście, że to jednak gada, jak dokładnie należy, to pewnie była petarda. Dokładnie. Zaraz wracamy do was z kolejnymi pytaniami. A tymczasem płyniemy. No to wjeżdżać, jak my gadamy jeszcze. Vim, Carha, hoodie with the Tim, specialize in shaking ligaments and limbs, the chronic make a nigga sing.
dobra płytka, nie chwalisz się nic, ale Lamus. Ty masz taki kurwa pozytywny film, tak znaczy, 20 sekund. Ale pomógł ten wokaler, chłopie. Nie ma chyba. Siemanko, z tej strony Sąsiedztwo Entertainment. Właśnie słuchacie naszej audycji w Radiu Luz na 91.6 FM. Jesteśmy z powrotem i od razu chciałbym zapytać o wasze inspiracje muzyczne. Wiecie co? Ja mam taką przypadłość, że bardzo dużo słuchałem muzyki filmowej. Sam klimat i przestrzeń tej muzyki jakoś zawsze mocno wpływała na to, jak słyszę i jak chciałbym robić. Życzę sobie, żeby dane było mi kiedyś jakiś film udźwiękowić. Mhm. Tego sobie życzę. Tego również tobie życzymy. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to chyba Mac Miller. No dobra, co? Zmierzając powoli do meritum i ostatnie śmieszne pytanie mamy dla was. Czy macie jakieś zajawy poza produkcją muzyczną, co woskowi robią na co dzień? No, jak dobrze Adam wiesz, ja lubię sobie od czasu do czasu porysować. A Filip, co powiesz? Nic nie powiem. Nie, ja wiesz co, nie mam. Moim największym hobby jest muzyka i cały swój wolny czas, którego w sumie nie mam, na to poświęcam. Bardzo mi pomagają rzeczy, dzięki którym się wyciszam, bo mam, wiesz, na co dzień taki młyn. Dziękujemy wam bardzo za odwiedzenie naszej audycji. Życzymy powodzenia we wszystkich projektach, a szczególnie życzymy wam dobrego odbioru nowego materiału. Dzięki. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia. Pozdrawiamy całe Radio Luz, wszystkie sąsiadki i sąsiadów. Dzięki, hej. Ortega Cartel, Finker na mikrofonie. Klimat to dla wszystkich tych, którzy byli wtedy przy tym. Aha, sprawdź to, ziomuś. Na słabo się wczytałem. Aha, klasz. Do, idealnie. Aha, aha. Jestem z czasów, gdy radia na klatkach grały. Głośniki dudniły z okien, żały asfalt zaje. Miałem swoje lenaria, piramidy wcześniej. A dzisiaj wszyscy pytają, piramidy, co to jest tej? Co mam? Dzięki, kurwa, sorry chłopaki, że to było takie. Skąd było już co ty, stary? Ja się jara. Luźno. Tych miejsc słuchałem. Raz dla jointa, no memory lane. Ty nie kumasz tego, że on spraw. No z waszej strony na pewno zajebiście. Ja szacunek i mega pro. Mi się podoba. Bibi się. Człowieku, SMS. Lubię sobie od czasu do czasu porysować. Tak jest. Jaki ty. Drodzy słuchacze, to była pierwsza audycja Sąsiedztwa Entertainment na antenie Radia Luz 91.6 FM. Przed państwem Adam Skotnicki i Oskar Cholewa. Chcielibyśmy wszystkim słuchaczom bardzo podziękować za włączenie tej audycji, no i zobowiązać się do tego, że z każdą następną będzie lepiej. I słuchajcie nas, jeśli jeszcze nie wiecie, co działamy poza tą audycją, to sprawdzajcie nasze social media, Sąsiedztwo Entertainment. Przede wszystkim słuchajcie też na wszystkich platformach streamingowych muzyki od naszych dzisiejszych gości, czyli woskowych. No i co? I życzymy państwu dobrej nocy. Życzymy dobrej nocy, życzymy dobranoc i na koniec numer Like Icon, sny, 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 czyli tematycznie. Dobranoc, dziękujemy. No kurwa. Chciałem, żebyś to zrobił na wymiankę. Myślałem, że powiesz, że powiemy na wymiankę, kurwa, tak chciałem. I tak się jąkałeś jak pizda, więc... Ma te ileś lat swojej ADHD. Rówieśnicy kliniki i DC on second hand znają sztuki, slang, rzuty z hałhaj, które dają dupy, a jak na ima funk. Jego staży po świecie, budżetówka lipa. Nie ma szans na spacer z mis matur w szpilkach. Jeśli każdy to boją, to jesteśmy chorzy. Nieważne czy stojąc z jego, czy z ich strony. Tedy wyścig szczurów, jazdę to już sport. Nagrywało się to wszystko? Ja mam, wszystko mamy. 45 minut nagrań na... Tak, wiesz, kiedy się zająkałem na koniec?
Dopiero jak mi powiedziałeś... Nie analizuj tego, dzięki. Dopiero jak mi chłopie podjechałeś, kurwa, dziękujemy, Oskar Polewa, na Skupnicki, no przecież to było bez sensu, stary. Wystarczyło poczekać, aż ja to powiem. No i nic bym nie powiedział, na do widzenia. No powiedziałbyś, że Oskar Polewa. Oskar Polewa. No, dziękuję. Ale ciecio chyjebany, nie da mi nic do słowa powiedzieć. Tłamsi moje zapędy lingwistyczne. Mam to kurwa nagrane na kamerze. Jebany leszcz. Kurwa, jestem średnio zadowolony. Tak? No. Czemu? No za dużo błędów, stary. Kurwa, nie wiem. Czuję się, że nie byliśmy przygotowani. Ale będzie lepiej, no. Nie straj żarem, Maulat. Ortografię. Dziś dzieciaki nie chcą bawić się na placach, boją się latać tam, gdzie naprawdę deszcz spada, jest jeden serwer. No i co, jesteśmy po naszej pierwszej audycji w Radio Luz. Było fajnie, na pewno ciekawe doświadczenie, jest dużo rzeczy do poprawy, ale chyba jesteśmy końcowo zadowoleni, no i czekamy na następne odcinki, czekamy na następne spotkania. Możecie nas oglądać, możecie nas słuchać przede wszystkim w Radio Luz w każdy poniedziałek o godzinie 23:00, 91.6 FM, Sąsiedztwo Entertainment. Why? Jest kurwa, ubisz.